Witamy w Nagirjewie! Są tu tylko przestronne domy z dużymi podwórzami i ogrodami. Niektóre to prawie dwory. Czyste, piękne, umeblowane i bogate w ozdoby. Drogi są w doskonałym stanie. Prawie każde gospodarstwo prenumeruje gazetę i ma radio. Ludzie są mili i przyjaźni. Nikt na nikogo nie krzyczy. Każdy ma dużo ziemi. Wino jest wyśmienite, a winnice zadbane. Co, dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Tak mówiły gazety. Słowo pisane. Lata 30. Moja świętej pamięci matka, kuzynka pana ciotki stryjecznej, panie burmistrzu, mówiła, że od października to się drogi kowały pod płotem. A gazety tylko na gwoździu z mamojty wisiały. A chaty takie wielkie, że się cała rodzina w jednej izbie mieściła z cielakiem w kącie. A pamiętacie wspólny nocnik? Dobry wieczór. Dobry. Dobry, dobry. Gdzie znajdę burmistrza o sprawę? Szużana dobrze gotuje. Czytałem w gazecie, że macie tu knajpkę Kadar ze stołami przykrytymi obrusem w czerwoną kratkę. Taka tania jadłodajnia z prostą, szybką i sycącą kuchnią, jadłospis. Kartka papieru leżąca na stole, dania podaje kelnerka w sterowanych butach bez pięty i czuba, płaci się przy wyjściu wykrochmalonego kelnera, któremu należy się szczerze wyspowiadać z tego, co się zjadło. Kasjer jest uderzająco podobny do starego Marlona Brando. Ale niewiele się różni od kryminalnego. I to krew i flaki. No cieszę się, że pan zrozumiał! Trzy dni. Ja ani dnia dłużej nie zostanę. Dobranoc, pan. Drogi pamiętniczku, oto dzień pierwszy. Nocleg w jednoizbowej chatce, o dziwo, jest łazienka. Strategiczne zazdrostki i futryny na wysokości mojego nosa. Czeka mnie nuda, głód, nuda i niewygodne łóżko. Że ja się nie szanuję? Że to upadek, pełen upadek w odmęty zjełczałej prowincjonalnej kuchni ludzi, którzy nawet nie słyszeli o kulinarnej chwale naszego pięknego kraju. Dobry wieczór! Kurwa, ale śmie pan co? Dobry wieczór panu. Można? Proszę. Dziennikarz! Owszem. Michał Kardosz. Rolnik. Miło mi. Umrzekł. Pan odważny człowiek jesteś. Widać, że się dla sprawy poświęcasz. Nie, przesadza pan. A jak? Tutaj przecież wszystko po tej wiedźmie. Arszenikiem przesiąknięte. Słucham? Nie słyszał pan? Mamy takie, jak to się mówi, hasło marketingowe.
Wybierz na Krijew wioskę śmierci na brzegu Cisy. Może trochę zbyt mroczne. Może. Ale słuchaj pan. Kiedyś cielaka w tej chałupie trzymałem, zanim to muzeum wymyślili. To mi zdechł po tygodniu. Wiesz pan? Twarzekarz to potworem była. Zonych, że w moim życiu zdarzyło i nie czeka mnie już żaden wzlot, żadna radość, najmniejsze szczęście. W istocie natury kobiecej leży czerpanie przyjemności z cierpienia innych. Kobiety są tchórzliwe, dlatego mordują podstępnie. Oj, nie pomaga nawet kieliszek puniku, spędzający ciężar z żołądka, ale niespokojący smutku z moich myśli. Średniowiecznymi metodami dzieci niszczyły rodziców, by dostać ich z siebie. Bo widzieli pan, pieni się tutaj gana złudzeń. Droga do sanktuarium duszonych i smażonych mięs, słodkie kapusty, macerowanych w occie ogór. Wszystko przez antykoncepcję. Drewniane korki. Coitus interruptus. Histeria. Ach. Te moje nieuniknione zgaki po wyjściu z knajpy, gdy przewód pokarmowy pieprzy. Truły nas te baby od stuleci. W całym kraju. Ale wszyscy milczą. Nie można tego słupa ognia idącego do przełyku przez klatkę piersiową do podbrzusza i odbytu ugasić nawet szprycerem. Zabili mnie. Posłali do grobu. Ci, których kochałem najbardziej. To zazwyczaj dolewały do wina albo do zupy gęstej. Zawsze zmieniło się, kiedy bliski przyjaciel pragnął wskazać do domu. Za niego było się obecnym zajęciem, które zrobiło się w starożytnym formie. Zawodzenia kobiety dodawały odgłosowi wbijania gwoździ upiorny charakter. Zamknięta trumna była zanoszona na podwórze, gdzie przy dobrej pogodzie odbywały się religijne ceremonie. Aż do przybycia pastora goście śpiewali psalmy, podczas gdy grupa płaczek dalej lamentowała. Po religijnych ceremoniach koniec wszedł na cmentarz. Miejsce w orszaku odbywało w takim pokoju. Na cmentarz miała miejsce przestępcza. Zawodzenie i na nowo wytwarzające zimę, baczne obserwowanie takimi uczestników, osiągnęło nowy poziom, kiedy trumna opuszczała do grobu. I odgłosy uderzających strzałków przypominały o ostatecznej marności ludzi zbytnich. Po początku miała miejsce spryta, która w swoim bogactwie, zbytku i często świątecznym charakterze postępowała miejsce jedynym celem. Sytuacje, których one dokonywały, które były gdzieś tam na porządku dziennym, one bardzo często traciły życie podczas tych aborcji. To były na przykład w zatrutej wodzie, one siedziały kilka godzin w gorącej wodzie i w ten sposób umierały. Antykoncepcja, znaczy, dlaczego o tym mówię? To znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj trochę żyjemy w zwariowanych czasach dla mnie. Ten śmierć, zdaje się, w Szwajcarii jest dom, tak, w którym można dokonać eutanazji też. To znaczy, te kobiety w jakiś sposób właśnie wykonywały to, dokonywały tego i wydaje mi się, że to miasteczko ma w sobie taki, no po prostu wszystko się w tym miejscu, w tym mieście zebrało, to co my robimy w różnych miejscach, w różnych krajach się dzieje, temat, o których rozmawiamy, ale to, o czym też chciałam rozmawiać gdzieś, to co było dla mnie ważne, uzyskiwanie władzy przez te kobiety, no bo temat emancypacja oczywiście jest też w to wpisana, absolutnie.
ale te kobiety poprzez te otrucia zyskiwały też władzę i ta władza mnie bardzo interesuje, zdobywanie tej władzy przez te kobiety. Tutaj, też chciałabym powiedzieć, ponieważ ta Fazekas w momencie, kiedy została aresztowana, miała możliwość powrotu do domu, próbowała zdobyć pomoc, zdobyć pieniądze, żeby móc opłacić sobie adwokata. Nie udało się, ona w ostateczności popełniła samobójstwo, wypiła skondensowany arszenik i w ogromnych męczarniach umarła. Próbowano ją ratować, wlewano jej mleko do ust, nikt nie chciał jej pomóc, tam jest taka też ciekawa historia napisana, że policja prosiła, żeby ktoś przyszedł i podjechał wozem, zabrał ją do lekarza. Znaczy, tam jest bardzo dużo rzeczy, o których musielibyśmy tutaj na bieżąco zacząć mówić i opowiadać, bo w momencie, kiedy 2 tygodnie temu udało nam się dostać tę książkę, Maciej napisał do autora i on ze Stanów Zjednoczonych w ogóle nam tę książkę przysłał. I wtedy zaczęliśmy czytać historię. Tekst powstał na warsztatach. Tłumaczyliśmy, to są autentyczne zapisy przebiegu rozprawy sądowej z komentarzami. To ja tutaj wystąpię jako księgarz tego wszystkiego. Tekst składa się, tak, jak Państwo mogli zauważyć lub nie, z elementów prozy Krzysztofa Wargi. Tak, to akurat nie jest część dokumentalna, ale wiernie oddająca ducha Węgier. Składa się również z protokołów z sali rozpraw, które zebrały się i stanowiły teraz scenę, jedną z nich. Druga jest to reportaż ówczesny, ta z komentatorem, tak? Co też pokazuje poziom i obiektywność dziennikarstwa w tamtych czasach. I posługiwaliśmy się tu dużą ilością danych z prasy, cytatów, żeby stworzyć swojego rodzaju patchwork, czy działając na zasadzie found footage, tak? Dialogi były utkane z tytułów gazet, na przykład to, że dzieci średniowiecznymi metodami zabijały rodziców. Tak? No i tak, że a propos tego, co Dorota wspomniała, to co nas bardzo zainteresowało w tej całej sytuacji, to jest to, że ta sytuacja tak długo trwała. Tak? To były prawie 15-20 według niektórych źródeł lat. Że cała wioska funkcjonowała normalnie, a to była tajemnica Poliszynela, wszyscy o tym właściwie wiedzieli. Tak, nawet faceci słyszeli jakieś plotki, ale to funkcjonowało normalnie. I to, co jest ciekawe, że naruszenie normy stało się pewnego rodzaju normą. Tak? I społeczeństwo z tymi nowymi, skrzywionymi normami funkcjonowało normalnie od prawie że pokolenia.